kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmie. Dziś, jak widzicie po tytule, to będzie unboxing z My Beauty Box, z marcowy My Beauty Box. Oczywiście box włoski, którego niestety w Polsce nie mam, ale chcę Wam pokazać, co jest w środku, bo może razem odkryjemy nowe marki. Więc zaczynamy! Więc otwieramy naszego pudełka czarnego. I w środku każdego boxa to znajdziemy 5 produktów. Tym razem one są małe produkty. To jest taka kartka, która nam powie, co jest w środku. Temat tego miesiąca to lodowcowe piękno, więc bardzo śmieszne. Ale przechodzimy do produktów. Pierwszy produkt, który Wam pokazuję, który jest w tym boksie, jest Dermo 28 Aqua. To jest po prostu krem nawilżający w małej talii. A Dermo 28 to włoska firma, którą nie znam, z miasta Bolonia. Drugi produkt, który Wam pokażę, to jest żel przeciwko celulitu. To jest z firmy Verde Oasi Natural Cosmetics i też włoska firma. Trzeci produkt to The Older, The Smarter z firmy Cream. To jest po prostu serum przeciwsmarszczkowy. Kolejny produkt to Locket Lips Lip Top Coat. To jest po prostu top coat na szminki. Szkoda, że ja szminek nie używam, bo będę musiała tego podarować komuś. A ostatni produkt, który Wam pokażę, to jest po prostu szminka. Szminka z firmy Kiss Stick. Jak widzicie, kolor jest bardzo dziwny. Zaraz może Wam rozpakuję, żebyście mogli lepiej zobaczyć, jak ona wygląda. Więc tak wygląda rozpakowana szminka. Tutaj w filmie widzicie trochę inny kolor niż jest. Na przykład moje paznokcie w tym filmie były bardziej różowe niż czerwone, ale one ich widać bardziej na czerwono-fuksjowych. I ten właśnie, ta szminka właśnie jest bardziej fioletowa niż niebieska, niż granatowa, jak tutaj widać. Ale po prostu tak wygląda kolor, a nazywa się Seductive Dream. Ten kolor szminki to na pewno nie dla mnie. I to koniec, to by było na tyle z tymi produktami. Kochani, to by było na tyle na dziś z boksem. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, nawet jeżeli krótki. Oczywiście, jeżeli macie jakieś polecenia na temat tych produktów, których ja w ogóle nie znam, to dajcie koniecznie znać tutaj w komentarzach. Ja oczywiście, jak zwykle, Was bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie, a my się zobaczymy w następnym filmie. Pa, pa!